A teraz festiwal Misteria Paschalia z perspektywy młodego muzyka, młodego pianisty. Chcę zapytać o tę pana fascynację dawną muzyką, dawnymi instrumentami. Skąd się wzięła? Jaki przybiera charakter? No więc paradoksalnie pasja związana z muzyką dawną zaczęła się od wykonań Glenna Goulda, muzyki Jana Sebastiana Bacha. Kupiłem kiedyś winyla z nagraniem wariacji goldbergowskich i chciałem je przygotować na fortepianie, współczesnym jeszcze wtedy. No ale trafiłem na lekcję klawesynu i klawesyn mnie w jakiś sposób już pokierował w stronę wykonawstwa historycznego i czuję, że nie będzie odwrotu. Tak, to jest bardzo ważny moment, ścieżka, na którą się wstępuje, z której nie ma odwrotu, no ale też determinuje bardzo mocno pana warsztat, bo no, do dyspozycji są fortepiany, które brzmią zdecydowanie inaczej niż te, do których przywykliśmy, albo na przykład niż taki fortepian Glenna Goulda. Zgadza się. No, na pewno jest to duża zmiana dla każdego, kto decyduje się pójść tą drogą. Należy zupełnie zmienić podejście do instrumentu, podejście do sposobu wydobycia dźwięku i w ogóle całą technikę, cały warsztat. Ale myślę, że sam efekt końcowy i sam fakt, że w pewien sposób przybliża się do tego dźwięku, no przynajmniej do naszego wyobrażenia dźwięku XIX wieku albo XVIII wieku, jest wart takiej zmiany. Ale skąd czerpać wzorce? Żadne z nas nigdy nie usłyszy fortepianu Chopina w salonie księżnej Marceliny na przykład. Oczywiście. No jesteśmy w pewien sposób pod wpływem współczesnych standardów, współczesnych wykonań też. Ale mamy do dyspozycji listy, które Chopin pisał, mamy do dyspozycji traktaty, mamy do dyspozycji nagrania uczniów Chopina, w związku z tym, w jaki sposób nas to przybliża do tego oryginalnego dźwięku. Tak, na rynku istnieje stosunkowo duża liczba takich dawnych fortepianów. Pan może wybierać instrument, czy raczej musi podążać za instrumentem? No myślę, że to jest nadal dosyć trudna sprawa. Wydaje mi się, że najwięcej fortepianów, przynajmniej w Polsce, historycznych jest obecnie w Warszawie. Do dyspozycji Muzeum Fryderyka Chopina. No nadal to jest w Polsce dosyć świeża sprawa. Wykonawstwo historyczne i zwłaszcza na fortepianach historycznych właśnie. A poza tą ścieżką wykonawczą, która jest ciekawa, nowa, czego poszukuje pan w dawnym brzmieniu? Do czego panu jest potrzebne? Czy to jest kwestia wyłącznie warsztatowa, że chciałbym to zrobić tak jak Chopin? Czy może jest coś więcej, jakieś inne piętro? Myślę, że przede wszystkim w wykonawstwie każdy z nas kieruje się tym, żeby osiągnąć piękne brzmienie. Często niestety tę utopijną autentyczność stawia się ponad piękno i to jest być może też duże zagrożenie w wykonawstwie historycznym, że zmierza to trochę na ścieżkę bardziej archeologiczną niż artystyczną. Natomiast... Czyli kwestia balansu to też jest ważne. Tak. To jest najbardziej być może istotne. Ja osobiście się kieruję tym, żeby to brzmiało jak najlepiej. Tylko tyle. Nigdy nie będę brzmiał jak Chopin w związku z tym. Być może będzie pan brzmiał jak Chopin, nawet nie wiedząc o tym. No tak, no to tylko powód do radości. Tak, no ale tego akurat nie stwierdzimy. Chcę zapytać, co powiedziałby pan rówieśnikom, którzy słuchają zupełnie innej muzyki, nie przekonali się jeszcze do muzyki dawnej. Spotykamy się w kontekście festiwalu, za nami pana debiut na Misteriach Paschaliach, czyli Early Music Day. Jak ta publiczność mogłaby wyglądać, gdyby pan chciał właśnie kolegów ze szkoły zobaczyć na widowni? Albo właśnie nie ze szkoły, tylko z podwórka. Cóż, na pewno byłby to miły widok, gdyby zobaczyło się trochę więcej młodych ludzi na sali. Ale myślę, że samymi słowami nie będę w stanie nikogo przekonać tutaj. Być może to, co sprzyjałoby większej popularności muzyki dawnej, to byłoby wykorzystanie instrumentów najwyższej jakości, z czym często jest problem.
No i jedyne, co jako muzycy możemy robić, to grać jak najlepiej. Ale proszę powiedzieć, co panu samemu daje słuchanie, wykonywanie tej muzyki? Jest to coś, co... No, olbrzymią, można... olbrzymią radość przede wszystkim. Czyli w poszukiwaniu jednak radości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.